kontrowersji. Po pierwsze, pojawiły się stosunkowo niedawno, bo ja sięgam pamięci lat kilkudziesięciu, to tego nie było. Oczywiście komuniści najpierw to powstanie tępili, potem starali się wykorzystywać jak generał Mocza do swoich celów, co im się nie udało, ale nie było takiej kontrowersji. A jeśli chodzi o ostatnie kilka lat, to też zwróćmy uwagę, że te kontrowersje nie wychodzą z grup, które były byłymi żołnierzami Armii Krajowej, nie wychodzą z grup, które w powstaniu uczestniczyły, tylko wychodzą z grup, które, że tak powiem, prawa przywłaszczać sobie powstanie nie mają żadnego.